Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Stanisław Ornoch. Jestem mieszkańcem Budzynia. W Budzyniu został zdobyty tego typu pojazd przez powstańców wielkopolskich 7 lutego 1919 roku. Żeby uczcić tą rocznicę, setną rocznicę zdobycia tego samochodu, właśnie postanowiliśmy w grupie trzech kolegów zbudować taki pojazd od podstaw. Mieliśmy do tego dokumentację, którą żeśmy zbierali przez kilka lat, która nam dopomogła do tego, żeby można było zbudować ten pojazd. Trwało to co prawda długo, bo 3 lata budowy, no ale jest efekt. Jest to pojazd wymiarowo, zewnętrznie wymiarowo, z dokładnością do 1 cm. Każdy z tych pojazdów wyprodukowany w ilości 33 sztuki różnił się tam wieloma różnymi detalami. Na przykład pierwsze 12 sztuk tych pojazdów, a wyprodukowanych ich było 33 sztuki, miały wieżyczki nieobrotowe. Następne miały wieżyczki obrotowe, ale że one nie zdawały egzaminu w trakcie działań wojennych, z powrotem powrócili do tego, że są 4 drzwiczki we wieżyczce, żeby można było karabin maszynowy przestawić w bardzo szybki sposób z okienka do okienka. I pole ostrzału wówczas potrzebne byłoby jakieś dokładnie zastosowane. Pojazdy to były produkowane po najtańszej linii oporu, jak to można powiedzieć, ponieważ zastosowali tutaj podwozie typowego samochodu Bissing o ładowności ciężarowego, o ładowności 10 ton. Na tym podwoziu firma Krupa dawała zabudowę pancerną i tylko zostało we firmie Erhard pancernie obudowanie silnika. No i to już był prawie że pojazd gotowy do eksploatacji. Liczebność załogi to jest 8 osób. Później przy frontowych warsztatach potrafili jeszcze robić dodatkowy układ kierowniczy, gdzie był bardzo potrzebny do jakiejś akcji w mieście, w wąskich uliczkach, żeby można było się szybko wycofać. Były 2 układy kierownicze. Jeden z tyłu i jeden z przodu. I dlatego zastosowali w tej załodze 2 kierowców. Tamte samochody pancerne produkowane były o wadze 8 ton. Blacha w nich była grubości gdzieś w granicach 10 mm. Teraz obecnie w tej replice zastosowałem blachę cienką, bo to nie ma potrzeby, on nie będzie walczył z nikim. Więc jest z blachy 2-milimetrowej. Waga tego pojazdu jest gdzieś w granicach około 3 ton, a poprzedni to była waga pojazdu prawie 9 ton. Prędkość tego pojazdu się nie zmieniła, bo ten oryginalny miał prędkość gdzieś w granicach 63 km na godzinę, no ten ma też tak mniej więcej tyle samo. Zastosowałem tutaj silnik od Forda Transita, mosty od UAZa, ponieważ szerokość mostów mi pasowała na jego gabaryty, bo gabaryty zewnętrzne są 2 metry. Długość jego jest 5,6 metra i wysokość prawie 3 metry. Tamte silniki zastosowane w tych oryginalnych Erhardach były o pojemności 6000 napędzane benzyną niskooktanową, ponieważ stopień sprężenia był mały, 4 atmosfery. To był bardzo niski stopień sprężenia, więc mogły iść na paliwie naprawdę bardzo słabo oktanowy. Ale to silnik 6000 pojemności spalał prawie 90 litrów na 100 km. Tu we wrześniu jesteśmy już drugi raz. Pierwszy raz chyba z jakieś 3 lata temu na rekonstrukcji w parku takim, już nie pamiętam. Ale tu we wrześniu czujemy się jak u siebie, ponieważ jesteśmy zawsze przyjęci tak jak swoi. Także chętnie tu, gdy będziecie kiedykolwiek nas prosili, to będziemy na pewno. Dziękuję bardzo serdecznie.